Będzie zmiana organizacji ruchu w Parku Śląskim. Kluczowym jej elementem ma być strefa bez samochodów w centralnym miejscu parku. Choć na rozwiązanie w praktyce trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Miłośnicy tego miejsca już się cieszą. Fatima Orlińska. Dziś centralny punkt w Parku Śląskim wygląda jeszcze tak. W przyszłym roku ma się to jednak zmienić. Miejsce to ma być wykluczone z ruchu samochodowego, a wszystko po to, by rowerzyści, piesi, biegacze i rodziny z dziećmi mogły czuć się bezpieczniej. W ramach modernizacji Parku Śląskiego i realizowanego projektu wartego blisko 5 milionów złotych powstanie również nowoczesny system automatycznego parkowania. Projekt obejmuje m.in. przebudowę wjazdów, wyjazdów, ale również samego systemu parkingowego. Ilość miejsc parkingowych nie zmniejszy się, natomiast wyłączenie samochodów z ruchu czy centralnej części Parku Śląskiego to jest coś innego. Będzie to polegało na tym, że w miejscu wjazdu na przykład na te główne arterie zostaną ustawione szlabany uniemożliwiające wjazd, natomiast wycięte zostaną słupki, które obecnie odgradzają właśnie ten przejazd. Swobodnie będą mogły przemieszczać się rowery i piesi oczywiście, natomiast samochody nie będą mogły już wjechać do centralnej części Parku Śląskiego. Co korzystający z Parku Śląskiego uważają za dobry pomysł. Wielu z nich przyznaje, że choć obecność samochodów na tym terenie bardzo uciążliwa nie jest, to ograniczenie terenu, po którym będą mogły się poruszać, korzystnie wpłynie na wszystkich odwiedzających. Ja jestem biegaczem, więc uważam, że każde udogodnienie takie, które może też pomóc uprawiać sport, to jest świetny pomysł. Te samochody nie są bardzo uciążliwe, natomiast jak Państwo wiedzą, jest sporo rowerzystów, sporo ludzi, którzy aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu, więc uważam to za świetne rozwiązanie. Jestem za, jak najbardziej. No na razie jest dużo samochodów, bo trwają budowy. Jak się skończą te roboty, te prace budowlane, to wtedy myślę, że nie powinni puszczać samochodów. Park Śląski podpisał już umowę na dostawę i montaż nowego systemu parkingowego oraz przebudowę układów drogowych w strefach wjazdowych i wyjazdowych.